To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 225. Co zyskuje firma, gdy pracowniczki i pracownicy mają więcej przestrzeni na pracę głęboką? Nazywam się Dominik Juszczyk. Pokazuję, że warto działać intencjonalnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj zapraszam do rozmowy. Trochę rozmowa, trochę case study, czyli przykład realizacji danego projektu w bardzo interesującym mi obszarze, obszarze pracy głębokiej. O pracy głębokiej już nieraz w tym podcaście mówiłem. Możecie sobie posłuchać po pierwsze odcinka o samej pracy głębokiej. Wszystkie numery, linki są w notatkach do tego odcinka oraz mojej rozmowy z na Nabielcem, gdzie rozmawiamy o samej książce z pozycji jednej osoby, której ta książka się podobała, mnie, i pozycji Piotrka, gdzie ta książka się mniej podobała. Natomiast tutaj, dzisiaj Was zapraszam do opowieści o tym, jak w firmie Roche, duża firma, co to za firma, jaka jest duża, ile ma pracowników, pracowniczek, opowie mój gość. Zapraszam do opowieści, jak w firmie Roche od czerwca, a tak naprawdę trochę wcześniej zaczęliśmy o tym rozmawiać, pracujemy nad tym, żeby Ludzie pracujący w tej organizacji a mieli miały więcej przestrzeni na to, żeby mieć właśnie pracę głęboką, rozumianą jako przestrzeń na pracę nad czymś, co jest kognitywnie trudne, co wymaga dużego skupienia, co tworzy nową wartość, co jest trudno, automatyzowalne, co, jest trudno co jest trudno zautomatyzować, co jest trudno powtórzyć. I moim gościem jest Dariusz Izidor, który jest pracownikiem firmy Roche. Z którym od początku współpracuję, on jest opiekunem tego projektu. I tam robiliśmy całkiem sporo rzeczy w różnych obszarach, żeby tę pracę głęboką zaszczepić w organizacji. I, i dlaczego, dlaczego rozmawiam z Darkiem? Dlatego, że to, co robimy w Roszu, jest dosyć unikalne, w takim sensie, że większość moich poprzednich współpracy w, w obszarze pracy głębokiej. Skończyło się na webinarze o pracy głębokiej, czyli mogliśmy kilka osób zainspirować, pokazać konkretne narzędzia, co było bardzo fajne, natomiast trochę zostawialiśmy tych ludzi samych sobie. To oni, one potem brali to, co pokazywaliśmy na webinarze, pokazywałem na webinarze, no i, i, i mieli sobie to wprowadzać w życie. A tutaj zrobiliśmy coś innego: z kilku różnych obszarów, w słowie atakujemy temat. I no i właśnie o tym chcemy, chcemy opowiedzieć. Zapraszam do przesłania tej rozmowy z Darkiem. Trochę zaczynamy w ogóle od tego, dlaczego ta, ta praca głęboka. To nie chodzi tylko, żeby mieć pracę głębokiej i więcej. Tam jest bardzo fajny cel pod spodem i dla ludzi, i dla organizacji, no i gdzieś na końcu wspólny cel dla jednych i drugich. Więc to jest dla mnie też bardzo ciekawe w tej współpracy. Zapraszam do. Do wysłuchania rozmowy. Rozmowa jest sponsorowana przez moją społeczność, intencjonalnie.pl. Zapraszam też do tej społeczności, tam rozmawiamy o pracy głębokiej. A teraz zapraszam do rozmowy. Cześć Darku. Cześć, Cześć Dominik. We wstępie już trochę Cię przedstawiłem i powiedziałem, kim jesteś, ale zawsze lubię zapytać moich gości i gościnie o to, żeby się przedstawili sami same. Zadaję im według mnie duże pytanie, kim jesteś, więc Darku, kim jesteś? Okej, okay, to cześć i witam wszystkich. No, na imię Mam Darek Izidor. E, takie duże to pytanie, faktycznie, kim nie? jesteś, nie? No tak, tak. No bo z jednej strony chcę powiedzieć, czym się zajmuję, e, natomiast z drugiej strony, no to nie jest wszystko e, gdzieś, kim jestem, więc takie dość e, ciekawe to pytanie. Hmm. No ale dobra, ale może zacznijmy właśnie od tej części. E, takiej służbowej. To pracuję w firmie Roche. Zajmuję się taką szeroko, by powiedzieć, produkcją rozwiązań IT. Jestem jako na stanowisku delivery manager. Natomiast stanowisko dość pojemne. Tutaj pracujemy na i projektach, i serwisach, i różnego rodzaju rozwiązaniach IT. Natomiast oprócz tego też w moim gdzieś tam obszarze zainteresowań, jeszcze Taki ten element ludzki, mhm. i z jednej strony, żeby lepiej współpracować, komunikować się, ale też trochę, żeby bardziej poznać siebie. Mhm. E, więc z tego względu też e, lubię angażować się w różnego rodzaju inicjatywy. Tutaj będziemy o tym pewnie rozmawiać, czyli mhm. o diporku, Różnego e, rodzaju inicjatywy, które z jednej strony mi pomogą e, jakoś się rozwinąć, e, też lepiej być ze sobą. Ale też pomogą i organizacji, i kolegom i, e, no i tak de facto każdemu, kogo napotkam, czyli tu myślę również znajomi, rodzina, e, więc po prostu lubię gdzieś e, trochę szerzej spojrzeć na to, e, jak po prostu się żyje. Ja się bardzo uśmiecham, jak z całym rozmawiam, Darku, bo... Poznaliśmy się pewnie gdzieś w marcu na, na jakimś webinarze. Ty byłeś uczestnikiem uh -huh. tego webinaru. Współpracujemy bliżej gdzieś od czerwca, plus minus intensywnie, pewnie wcześniej w ramach przygotowań. Ja się zawsze uśmiecham, bo jak wymieniamy się jakimiś doświadczeniami, to te dużo rzeczy, które ja robię, też robiłeś w kontekście jakichś uh -huh. takich różnych testowania podejścia produktywnego, efektywnego, typu Entryx. Więc do, dobrze się z tobą rozmawia. Natomiast my dzisiaj tu spotykamy się w kontekście twojej roli w Roche. Mhm. I tu uwaga dla słuchaczy i słuchaczek, jak mówimy o Deep Work, to mówimy o pracy głębokiej, będziemy pewnie naprzemiennie mhm. mówić o tych, o tych kontekstach. W większości w Roche pracują po angielsku, dlatego ten Deep Work jest bardziej takim namacalnym. Więc moim głównym celem na tę rozmowę jest dać innym słuchaczom, słuchaczkom, które pracują w innych organizacjach, pomysł na to, jak można pracować z Deep Work pracą głęboką i dlaczego w ogóle warto. Na podstawie waszych doświadczeń, z naszych właściwie doświadczeń we wprowadzeniu, pracą z tym konceptem w tej organizacji. Ale zanim, to może dla tych, którzy nie słyszeli o firmie Roche, tak w dwóch, trzech zdaniach, czym Roche się zajmuje, żebyśmy mieli kontekst do dalszej rozmowy. Mhm, jasne, jasne. Ogólnie firma Roche jest firmą farmaceutyczną, także zajmujemy się produkcją leków. Ja tak powiem szczerze, jak rozmawiam ze znajomymi, bo to są z reguły leki na takie dość poważne schorzenia, właśnie na onkologiczne, mhm. Więc często jak znajomi się pytają, co to jest firma Roș, mówię, że skoro nie słyszałeś, to może i dobrze. Natomiast misją faktycznie firmy jest dostarczanie leków na te choroby i na te dolegliwości. no, które są bardzo poważne. Mhm. Także to jest cel. My tu w Polsce mamy też bardzo duży dział IT, w mhm. którym właśnie jestem, który wspiera i lokalne rozwiązania, ale przede wszystkim, przede wszystkim globalne. Jasne. To żebyśmy też mieli kontekst rozmiaru firmy, w Polsce to jest kilkaset, kilka tysięcy osób, w polskiej części Roż? Po, tak, po, ponad tysiąc osób jest w polskiej części. No. Więc kiedy mówimy i będziemy mówić o pracy z pracą głęboką, my to mówimy dla tej części organizacji. No dobra, więc mamy, mamy kontekst, wiemy, kim jesteś w kontekście którym przedstawiłeś, organizacja. No i ja się wróż znalazłem, kiedy zaczęliście myśleć o pracy głębokiej. Rzadko jest tak, że wprowadzamy coś po to, żeby wprowadzić pracę głęboką. Mhm. Ona jest po coś. Nie? Tak, więc tak. dlaczego w ogóle ten koncept, dlaczego energia wkładana w, w tę pracę? Skąd w ogóle ten pomysł przyszedł? Byś mógł o tym opowiedzieć? E, jasne, znaczy tak naprawdę. To bym powiedział, że tych powodów jest kilka. Pierwszym powiedział taka trochę niezgoda z obecną sytuacją. Myślę, że przez wiele czasu kwestie dużej ilości spotkań, dużej ilości priorytetów, dużej ilości zadań, które, to, które towarzyszą i takim tematom jak wypalenie zawodowe, no. Jest, jakby to powiedzieć, nie, nie do końca fajne, mhm. a z drugiej strony też pandemia, jak gdyby spowodowała, że te elementy stały się bardziej uciążliwe. Mhm. Też zmienił się nasz sposób pracy. Więc y, zaczęliśmy szukać z jednej strony, jak możemy się w tym nowym środowisku odnaleźć i jak spróbować być może zaadresować, bo chciałbym to też powiedzieć jasno, że mm, no. Podejście do typu i w ogóle podejście do czasu, bo to jest tak naprawdę podejście do czasu, jest pewnego rodzaju eksperymentem. No mhm. Chcemy sprawdzić, jak, mimo że organizacja jest duża, więc zawsze jest to, że duże organizacje nie zmieniają się szybko, natomiast żeby się dopasować do, do czasów, żeby się dopasować do i również do oczekiwań pracowników, no wymaga, wymagana jest pewnego rodzaju zmiana. I teraz. Co z tym czasem? Bo tak naprawdę tu mówimy o tym, o czasie. Mm -hmm. Więc mamy całe, kilka rodzajów inicjatyw, które mają służyć za uwalnianie czasu pracowników. Przy takim założeniu, że jeżeli pracujemy dużo, to pytanie, czy ta praca jest faktycznie efektywna. Być może, jeżeli spędzimy sobie trochę więcej czasu z rodziną, być może trochę bardziej się zrelaksujemy i skupimy się na tym, co jest najważniejsze. Wcale nie potrzebujemy 8 godzin pracy. Dlatego celem by byłoby takie trochę przejście, może to się już w niektórych elementach dzieje, ale przejście z tego rozliczania, w tym słowie rozliczania pracy poprzez czas, czyli 8 godzin dziennie, na poprzez rezultaty. Mhm. Tutaj mamy, mamy dwa elementy, to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Wspomniałeś w tym w kontekście oczekiwań ludzi, to zaraz do tego, do tego wrócimy bo jest kontekst czasu spędzonego w pracy, tego mitycznego, ja nie lubię tego określenia work-life balance, dlatego że tak ja naprawdę ja nie chcę balansować pracy i, i domu, ja chcę więcej czasu spędzać na tym, co jest dla mnie ważne prywatnie, a praca, żeby była dla mnie znacząca, ale też dawała jakieś rzeczy, nie? więc dlatego mnie nie lubię tego, tego kontekstu. Więc jest kontekst czasów pracy, ale też kontekst, który nam wyszedł w trakcie tych, tych, tych spotkań, a co jest dla ludzi ważne, na czym się powinienem skupiać i jak przejdziemy właśnie z myślenia, że ja powinienem spędzić, powinnam spędzić 8 godzin w pracy versus... Co ode mnie jest oczekiwane, co jest na moim największym wkładem w pracę, no to mamy szansę przejść do tej pracy głębokiej i, i, i tego balansowania. Więc yy, dla mnie to było, z, z mojej perspektywy, kiedy z Wami pracuję, to, to było naj, najciekawsze, że od strony organizacji, ale też nie od top managementu, tylko tak naprawdę od Twojego szczebla i, i ludzi na tym szczeblu, tak trochę oddolna inicjatywa, nie? To, to jest taka oddolna, natomiast no. oddolna, ale też jest. ze, jak ze wsparciem. Z, ze, ze wsparciem, tak, 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 tak. bo to też, no, no, gdyby, musi to być wsparcie z. Yy, Wszystkich, gdyby to powiedzieć, poziomów, nie? Jasne. W ramach tej inicjatywy nagrywaliśmy też wewnętrzny podcast i tam udzielała się też szefowa polskiej części. Nie? Wy nazywacie uh -huh. to afiliatem, tak? Tak, eee, tak. Więc jest też wsparcie rzeczywiście, Stop. Ale wyszło to od, od jednak e, ludzi w, na twoim na, na uh -huh. poziomie nie wiem, zarządzania. Ale wróćmy do tego oczekiwań. Mówiłeś, że, e, że to jest też odpowiedź na oczekiwania ludzi. I jakie to są oczekiwania ludzi? E, czy to właśnie jest tylko o to, żeby pracować mniej? Czy to jest też oczekiwanie o znaczącą pracę? Czy to jest o jakieś in, inne rzeczy. Znaczy ja bym powiedział, że to też jest właśnie o tym, powiedzmy jak pracujemy. Hmm. I wydaje mi się, że to tak może trochę z mojego punktu widzenia, że kiedyś no praca była takim elementem zarobkowym, że po prostu sprzedawaliśmy nasz czas i z tego za, za to otrzymywaliśmy odpowiednią ilość pieniędzy. Myślę, że teraz jak gdyby chcemy trochę więcej. Oczywiście to też jest ważne, bo, bo to jest podstawa. Natomiast też chcemy pewnego rodzaju spełnienia. Mm. E, chcemy też pewnego, pe, pewnego rodzaju, pewnej rodzaju satysfakcji e, z pracy. Do tego, żeby, żeby przyjść i, i dać siebie. Kontrybuować z zespołem, z grupą ludzi w stworzeniu czegoś ciekawego, mhm. czegoś ważnego. Nie? Dlatego wydaje mi się, że też bardzo istotne jest to, jaką masz, jak pracujesz w firmie, jaką ta firma ma misję. Mhm. I jeżeli jest ta misja taka zgodna z tobą i czujesz to, że działasz na rzecz, nie wiem, społeczeństwa, ludzi, i między innymi się tym motywujesz. Natomiast, żeby takie, takie elementy też powstały, według mnie też jest potrzebny na to czas. Czyli jeżeli jesteś totalnie zawalony tak zwaną bieżączką, ciężko jest wygospodarować czas na kreatywną pracę, ale to też nie jest tak, że to tylko zależy od Twojego pracodawcy. Na mhm. zasadzie, że on ci da teraz tą możliwość y, zorganizowania y, czasu, to też dużo zależy od tego, jak ty sobie pokierujesz y, swoim czasem i, i jak zrobisz, żeby mieć tą przestrzeń mhm. i na, dla siebie, i przestrzeń mhm. oczywiście dla jakichś tam firmowych y, celów. Ty poruszyłeś kilka wątków, więc y, mhm. y, ja je tutaj zadam, zobaczymy trochę, będę wiercić dziurę. Mhm. Dobra, ja. dobra, dawaj. A, więc y, mówisz o misji i wizji, nie? Mhm. I w czasie. Tej w naszej współpracy spotkałem sporo osób, i sporo osób z roż, i, i rzeczywiście, część z nich wprost mówiła o, o misji: nie? pomaganie pacjentom, znajdowaniu nowych lekarstw na te ciężkie choroby tak dalej. Jak myślisz, jak wiele osób rzeczywiście ma połączenie, że przychodzę do pracy? i chcę robić coś ważnego, wersus przychodzę do pracy, żeby zrobić, co mam zrobić, zarobić na życie i sobie do domu, nie? Jak ty w swojej roli widzisz, jak spotykasz ludzi? Gdzie, gdzie jest Bo sporo osób tak trochę podejrzliwie mówi, nie? Jak słyszy misja, wizja firmy, to trochę jest taki korpo, korpo, korpo Tak jest postrzegana często. Mhm. I nieczęsto widzę organizacje, w których rzeczywiście ludzie są przywiązani do misji, wizji. Jeżeli widzę, to raczej mniejsze organizacje niż większe. Więc jak to z Twojego doświadczenia? Znaczy, ja powiem bardzo różnie. Hmm. Myślę, że no szczerze no są osoby, które tak to widzą, a są osoby, które po prostu realizują inne hmm. elementy. Na przykład, może to nie jest konieczne, to żeby realizować wizję firmy i dla Ciebie tak naprawdę nie jest istotne to, że firma coś produkuje, coś dostarcza, ale na przykład to, że w jakiś sposób się rozwijasz, że zdobywasz nowe kompetencje, że stajesz się lepszy. Natomiast też myślę, że jest cały czas jest jakaś gdzieś grupa osób, która tak naprawdę traktuje pracę jako po prostu zarobek. I to też jest myślę, że to jest okej. Okay żeby myślę, że istotne jest tutaj, żeby w jakiś sposób to zbalansować, hmm? żeby to w jakiś sposób zbalansować ten czas, który się oddaje, ten, to co się jak gdyby zyskuje dla siebie i no nie wiem, może taką jakąś trochę autentyczność w tym. Myślę, że lepiej mimo wszystko mieć tą misję i mieć tą wizję, bo to jest taki jednak kierunek. Więc jeżeli nawet tak, na, taki kierunek długoterminowy, bo sobie, jak sobie tak pomyślę, że jeżeli nie masz tego takiego kierunku długoterminowego i takiego połączenia ze swoimi wartościami, w to, co wierzysz i, i, i to jak gdyby nie jest spójne z tym, co robisz, a spędzasz 8 godzin dziennie w pracy, czy tam nawet więcej, czy nawet mniej, to mhm. zależy, no to na długą metę to raczej myślę, że to nie będzie działać, nie? Wtedy będzie, będzie można szukać jakichś, powiedzmy, innych, e, innych rozwiązań, no i każdy też myślę, że musi znaleźć swoją, swoje, gdzieś swój sposób e, na pracę. Ja, ja tutaj z taką ciekawością obserwowałem właśnie, jak rozmawiamy o pracy głębokiej w Roshu. Robiliśmy różne inicjatywy. Nie? Były i webinary, i wezwania. Dzisiaj spotykamy się w Poznaniu, kiedy nagrywamy. Mieliśmy takie śniadanie z, z pracownikami, pracowniczkami, gdzie rozmawialiśmy o ich doświadczeniach i ich sposobach na pracę głęboką. To zauważyłem, że tak naprawdę ten rozmowa o pracy głębokiej, niezależnie od tego, jaka jest twoje, jakie jest twoje, twoje why, dlaczego, nie? czy to jest misja, czy to jest rozwój, czy to jest po prostu zarobienie na życie, niezależnie od tego, powoduje, że zadajesz sobie pytanie, okej, okay, to co jest najważniejszego w tym, co ja robię na co dzień, za co jestem oceniana, oceniana, co jest, ma największe przełożenie na mój właśnie w rozwój, albo co ma największe przełożenie na tę misję, wizję. I to mnie trochę zaskoczyło, bo ja wcześniej, jak pracowałem z pracą głęboką, to skupialiśmy się na narzędziówce. Jak mieć mniej rozpraszaczy, jak zorganizować sobie w ciągu tygodnia, dwie, trzy godziny na, na spotkanie, na pracę głęboką. Jak mieć mniej spotkań. Kiedy pracuję z Pracą Głęboką, to jest najgłębsza praca, w sensie najbardziej, najwięcej energii włożyliśmy w Rosz w moich współpracy na Pracę Głęboką. To zaskoczyło mnie, jak często wracaliśmy do pytania: OK, co dla ciebie jest najważniejsze? Ile czasu powinnaś pracować? Powinnaś pracować w pracy głębokiej? Czy ustaliłaś to, ustaliłeś ze swoim liderem, liderką? I, i to, to mnie zaskoczyło. I chciałem zapytać trochę o Twoje takie prywatne doświadczenie, nie? bo oprócz tego, że to organizujesz, w Roż, to też jesteś. Podmiotem tej zmiany, to ta praca głęboka, jak kiedy masz tę pracę głęboką, to na co ją poświęcasz? Nie? Czy załóżmy, że masz 5 godzin w tygodniu na pracę głęboką, to co jest tym Twoim takim najważniejszym obszarem pracy dla ciebie, dla Darka w kontekście Roż? Nie, nie mówiłem Ci o tym pytaniu wcześniej, więc jestem okay. ciekawy z Twojej, okay. twojej odpowiedzi. Znaczy, tak naprawdę. No to w sumie ciekawe jest to, co mówisz, właśnie o tych narzędziach, żeby powiedzmy, no bo z jednej strony te narzędzia są istotne, natomiast z drugiej strony faktycznie deep work też można rozpaktywać na różnych poziomach. Z jednej strony to jest wrzucenie sobie po prostu w kalendarz blokera i, i, i popracowanie nad czymś, ale z drugiej strony jest też fakt, nad czym będziesz w tym czasie, w tym czasie pracował. Ja powiem szczerze, dla mnie. Jest takim elementem aktywności, które w jakiś sposób coś dają też innym. W sensie Dlatego też myślę, że gdzieś zainteresowałem się właśnie, czy tam prowadzę tą, tą inicjatywę związaną z Deep Workiem, ponieważ głęboko wierzę, że ta idea, ten sposób pracy, który też troszeczkę sam doświadczyłem, który mi pomaga. Trochę czerpać tą satysfakcję. I to trochę jest dla mnie o tym, że jeżeli ja doświadczyłem pewnego rodzaju satysfakcję z tego sposobu pracy, to mogę się tym podzielić z, z, innym, z innymi osobami. Więc staram sobie się tak ten dzień planować, żeby. Na, na, na takie elementy zwrócić uwagę, czy no i może gdzieś tam sobie zadać te pytanie, czy faktycznie warto mi się zaangażować w tą inicjatywę, czy warto mi się zaangażować w tą inicjatywę. Z tym trochę założeniem, że wiem, że jeżeli się zaangażuję w to coś, co mnie tak bardziej ciągnie, to więcej w to włożę. Więcej mhm. w to włożę energii. Więcej tak powiedzmy od siebie i też więcej z tego jak gdyby uzyskam. Jasne. Dzięki za tę odpowiedź i to tak wiesz, bez, bez przygotowania. Mhm. Jestem Ogromnie ciekawe, gdybym poszedł do Twojego lidera, menedżera, i zapytał: mm. Drogi liderze, Darka, nie pamiętam, jak na imię twój. Sebastian. Sebastian. gdybym poszedł do Sebastiana i zapytał: Sebastiana, ok, według Ciebie co jest największą odpowiedzialnością Darka i gdzie on powinien, jeżeli będzie miał czas na deep work, na pracę mm. głęboką, to gdzie on powinien dać ten, przyłożyć tę Twoją uwagę? Czy byłaby to odpowiedź? Bo dla mnie to jest ogromna sztuka, nie? żeby zsynchronizować mm. to, co ja uważam, że jest na moją największą odpowiedzialnością, największym wkładem i z tym, co, co mówi mój mój przełożony. No i tutaj, no. To ci mogę tak trochę powiedzieć, bo to jest też jedna z takich elementów, które ja bardzo cenię tutaj w pracy, też takiego, takiego rodzaju zaufanie i swoboda. Także ja nie do końca muszę y, gdzieś z moim liderem tak dokładnie o, o, omawiać, w co ja się będę angażował, więc mam tą możliwość... Y, Pewnego rodzaju wyboru e, mhm. tych, tych, ini tych, tych inicjatyw, i po prostu dalej tworzymy sobie, gdzieś rozmawiamy o tym, co robimy, co robię, w jakim kierunku się chcę rozwijać i tak dalej, ale bardzo duży mam wpływ na to, co tak, jak de facto będzie wyglądać, e, wyglądać moja praca. Jestem. To było tego od razu? Czy to jest dane? Czy to sobie też wypracowałeś z Sebastianem? Czy to właśnie orgo, taka kultura organizacji? Ja bym powiedział, że taka kultura organizacji, ale też to jest pewnego rodzaju wypracowanie, bo wiadomo, że to no, różnie, też różne są potrzeby. Niektóre osoby potrzebują bardziej trochę kierowania, inne osoby bardziej potrzebują, powiedzmy, tej swobody. No, i też takie inicjatywy jak Tipuark, czy w ogóle inne rzeczy związane, które robimy z czasem, no, też wymagają pewnego rodzaju takiego zaufania, mm -hmm. bym powiedział, od managementu, bo no to pamiętam też, że jak przedstawiliśmy Tipuarkę, mieliśmy tam kilka minut, żeby przedstawić, no, i trochę taki feedback był, że ok, do końca, może nie do końca jesteśmy przekonani. Ale wam wierzymy, spróbujcie i zobaczymy za rok y, po prostu co z, tego, y, co z tego wyszło. I też z takim założeniem, z taką otwartością, że no może się nie udać, nie? że jak przykład fajnie zrobiliście to, zrobiliście tamto. Y, ale powiedzmy sobie szczerze, że na przykład no, to nie jest dla nas, może nie na ten ta na, nie na ten czas, może nie, y, nie, nie na teraz. Więc myślę, że taka otwartość też na to, żeby do czegoś podejść, ale też, żeby no, mieć. To, że może się to, może się to nie udać i też nie będzie to tragedią. Jasne. To jest w ogóle trudność w kontekście korporacyjnym, gdzie jednak na koniec dnia patrzymy na dochód, yy, procent, yy, zysk, tak dalej, nie? Jak przeliczyć tę inicjatywę? Na rezultaty też skupialiśmy się na, na początku, jakie mierniki możemy wykorzystać, żeby te prace głęboką zmierzyć, czy, czy, ten, czy to jest sukcesem, czy nie. I patrzyliśmy na różne rzeczy. Akurat w rocz, na przykład korzystać z Google Work, Workspace, więc tam jest ten miernik Focus Time. Ile procent osób używa Focus Time, czyli takiego trybu trybu spotkania w kalendarzu, który sprawia, że nikt nie może cię zaprosić, bo jesteś niedostępny w, w tym czasie. I, I są takie mierniki. Ale też mamy mierniki typu, nie wiem, ile liczbę spotkań, pewnie prędkość realizowania różnych, różnych inicjatyw. I tutaj chciałem dopytać właśnie o, o wyzwania, bo znowuż moje doświadczenie z pracą głęboką dużo łatwiej prowadzi pracę głęboką w organizacji, która ma 30 osób, niż chociażby, która ma 100, a wy macie kilkaset, ponad 1000, Mówimy o, o Polsce. Więc, jakie były największe wyzwania, z którymi się spotkałeś, ty osobiście, czy zespół, który, który prowadza pracę głęboko? Znaczy, no przede wszystkim jednym z głównych wyzwań jest to, że pracujemy w środowisku globalnym i też zaczęliśmy inicjatywę na poziomie lokalnym. Czyli stwierdziliśmy, że spróbujemy tutaj w naszym, powiedzmy, lokalnym polskim sajcie poeksperymentować z tipurkiem. Natomiast musimy mieć w głowie to, że y, ludzie pracują w zespołach globalnych y, i taki team kontrakt czy mówienie się z całym zespołem, może nie być takie łatwe, albo wręcz może być y, niemożliwe. I przekazanie, jak gdyby tej idei szerzej, trwa, trwa mm. czas. Nie? Także tak, y, że to, to bym powiedział, że to jest jedno wyzwanie do tego, żeby i też do sposobu podejścia. Y, drugie jest też takie, powiedzmy, typowo komunikacyjne jak dotrzeć do osób, ale też ja w jakiś sposób znaleźć przestrzeń w organizacji do tego, żeby no bo tak naprawdę deep work wymaga, żeby zacząć pracować, musisz włożyć wysiłek. Ty twój mm. menadżer to nie jest tak, że o Przypójdę na jedno szkolenie, i następnego dnia zacznę już pracować. Zmienię sobie nawyki, i, i, i wszystko, się zacznie, wszystko się zacznie zmieniać. Tam jest bardzo dużo elementów, które mogą pójść nie tak, i, i, i trochę, trochę, trochę było takie też założenie, żeby spróbować z, zacząć robić deep work w organizacji. I między innymi adresować te rzeczy, które de facto wychodzą, czyli to, że nie ma czasu na to, żeby ustawić sobie te spotkania, że jest dużo innych spotkań, że są spotkania globalne, których nie można odrzucić, że wrzucenie sobie No Meeting Friday może na początku nie tak łatwo pójdzie, ale, ale, ale może z czasem tak. No i przede wszystkim też trochę to, żeby, że to też jest taka pewnego rodzaju zmiana kultury. Organizacyjnej. Sam fakt tego, że pracuję w czasie skupienia, to nie oznacza, że nie robię teraz nic istotnego, mam wolny czas, więc ktoś inny, jak do mnie w tym momencie uderzy, no to to może mieć oczekiwanie na zasadzie, że jestem wolny i jestem dostępny no. i tak dalej. Więc też zbudowanie takiego, takiej pewnej kultury organizacyjnej, żeby po prostu ludzie wiedzieli, czym jest focus time, czy deep work, bo to, to tak, może nie do końca focus time, tylko deep work. I żeby mniej więcej respektowali to, że ktoś pracując w, w, głęboko, też robi coś ważnego. Może w kalendarzu nie ma spotkań. Nie? Dokładnie. Jak mówimy o kulturze, to tak naprawdę chodzi o takie codzienne zachowania. Czasami ludzie odrzuca słowo kultura, ale tak naprawdę to są ten sposób działania, których nie trzeba wyjaśniać w organizacji, to jest kultura, nie? Mhm. Czyli na przykład, jeżeli mamy firmę, w których naturalne jest to, że jak masz problem, to podchodzisz, idziesz do kogoś do biurka i stukasz w ramię, ej, potrzebujesz pomocy, a my mówimy, ale wiesz co, teraz ci nie pomogę, bo przez pół godziny się skupiam to my zmieniamy kulturę organizacji, nie? czy nazywamy to zmianą kultury, czy nie zmieniamy kultury, to zmieniamy zachowania. I ja to, czego się nauczyłem w pracy z wami, jeszcze bardziej, ja o tym wiedziałem, a to bardziej wyszło, że to jest skupienie się na jak pokazywać ludziom jak najmniejsze zmiany, od których mogą zacząć. Nie? Coś, co jest dostępne, i nie? nie wymaga właśnie wyjścia, wyjścia poza to, co tak już mają, bo każdy, z, to nie jest tak, że to osoby mają dostępne, nie wiem, 5 godzin teraz w tygodniu, bo są niezajęte te kalendarze, te zadania i wszystko jest wypełnione, czas jest wypełniony na, na maksa, a my chcemy powiedzieć, ej, może nie wszystkie zadania są ważne, nie? Może, możesz zamienić jakiś jeden typ zadań na jakieś inne, inne rzeczy i przekierować tę uwagę na coś ważniejszego. Powiedziałeś o różnicy między focus time i deep work, czyli między czasem skupienia, a wreszcie z praca głęboka. Praca głęboka to nie jest tylko czas skupienia, tylko to jest w tym czasie skupienia, produkowanie, robienia czegoś istotnego, niepowtarzalnego który wymaga wysiłku intelektualnego i tak dalej. versus focus time, czas skupienia. Jest potrzebny do pracy głębokiej, ale może być też po prostu czasem skupienia nad czymś powtarzalnym. Potrzebuję zrobić coś przez godzinę, ale mogę to zrobić albo delegować, albo może to automat zrobić. Więc dla mnie, dla mnie te minimalne zmiany są chyba najważniejszą taką lekcją, jeszcze bardziej z, z pracy z wami. Tak, tak. No i też bym powiedział taki, może rozwinę też ten temat komunikacyjny, bo nad tym się też tak trochę zastanawialiśmy, no bo. Y Żyjemy w takim, może to tak powiem, z mojego takiego osobistego, nie? że budzę się rano, szybka akcja ogarnięcia dzieci, potem praca, potem znowu dzieci, potem wieczór, jakieś jeszcze szybkie obowiązki i, i de facto spanie. No, i tak powiedzmy 5 dni w tygodniu. Mhm. I weekend znowu gdzieś coś tutaj się dzieje. Tak naprawdę trudno czasami znaleźć ten czas na to, żeby sobie trochę odetchnąć, trochę się zrelaksować. I teraz. Dokładając do tego, OK, dobra, no to teraz chcę nad czymś popracować, czyli na przykład chcę wdrożyć ten deep work. No gdzieś ta, ta przestrzeń jest też potrzebna, też muszę się o tym w jakiś sposób dowiedzieć, więc dlatego też, próbując zbudować tutaj program, chcieliśmy podejść do takiego, powiedziałbym, bardzo luźnego podejścia na zasadzie, że jak ma, zbuduj sobie tą przestrzeń, dopasuj swój czas, my ci dajemy. Kilka różnych rodzajów źródeł, czyli właśnie była ta produkcja podcastów, były webinary, były wiadomości wysyłane przez, przez maile, po to, żeby w jakimś, gdzieś, w którymś momencie ta informacja do Ciebie też mogła dotrzeć i żeby tą wiedzę na ten temat szerzyć, tak trochę małymi kroczkami. I wydaje mi się też, że często robi się po prostu jedno duże szkolenie, które trwa dwa dni, gdzie dostajemy dużo wiedzy, mamy duży taki boost, że to jest super i po prostu przez następny tydzień, dwa ta wiedza zaczyna uchodzić i po miesiącu już y, znika. Dlatego tutaj trochę rozłożyliśmy to w czasie, w małych porcjach, żeby tą, y, tą motywację gdzieś tam o tym budować, powtarzać i wydaje mi się, że te, te, te małe porcje są, nawet jeżeli to nie będzie pełen deep work, ale będzie ktoś się nauczy jednej rzeczy, zmieni troszeczkę swój sposób, albo zastanowi się nad swoim sposobem, sposobem pracy, to w perspektywie kilkunastu osób da to wymierny, wy, wymierny rezultat. Gdzieś będzie ten efekt kuli śniegowej w, w którymś momencie, nie? No i tak jak mówisz, to jest ten sam przekaz powtarzany kilka razy, właśnie. Wiedzą, że raz powiedziane tak naprawdę w kontekście całego szumu komunikacyjnego to nie będzie, nie będzie widoczne. Zresztą zaraz mamy, nagrywamy, tak powiedziałem w Poznaniu, więc za. 20 minut, za 15 minut mamy spotkanie, gdzie będziemy też uruchamiać się. Ja to nazywam oryginalnie wyzwaniem, zmieniliśmy nazwę na eksperyment wokół budowania nawyków, czyli mała rzecz, którą będę robić codziennie w kontekście pracy głębokiej, ale ze wsparciem innych osób. Właśnie po to, żeby jeszcze inny sposób, nie? bo to mówisz o podcastach, były webinary, śniadania, naprawdę w wielu wielu różnych sposobach próbujemy o tym mówić. Bo jeszcze, bo jeszcze bym może tak dopowiedział, bo właśnie to jest ta kwestia takiego trochę uwolnienia czasu, robienia sobie tej przestrzeni. Powiedzmy, że na początku mamy 100% chaosu, i zaczynamy sobie trochę tam przesuwać delikatnie, mm. że tam mamy kontrolę nad 5%, 10%. Mm. No ale też jest kwestia właśnie tego uwalniania czasu, którego, którego możemy robić poprzez też pewnego rodzaju odpoczynek. Czyli tutaj na przykład mamy w Roszu właśnie w tym roku wprowadzone Richard Fridays, to dwa dodatkowe wolne piątki na kwartał, właśnie po to, żeby trochę się naładować. czyli, na przykład, Richard, czyli właśnie naładowanie, odpoczynek. Tak, żeby nie? odpoczynek, nie? I to też trochę tak właśnie jest o tym, że praca głęboka daje, powiedzmy w teorii za, za, zakłada, że ona nam da lepsze rezultaty. Natomiast my też nie jesteśmy w stanie pracować 8 godzin w tej, w, w tej pracy głębokiej. Potrzebujemy krótszy, znaczy możemy w krótszym okresie czasu... Się skupiać z założeniem, że ta produktywność będzie porównywalna do tego, jakbyśmy pracowali właśnie te 8 godzin. No i mamy właśnie tutaj czy y, dzień na to, żeby się doładować, czy mamy sabatika, który możemy na 3 miesiące sobie pójść mm. na powiedzmy takie dłuższe wakacje, żeby trochę się odprężyć, porobić jakieś inne rzeczy, zrobić sobie remont nawet w domu, czy pójść na jakieś szkolenie mm. z medytacji, y, po to, żeby gdzieś te, tą, y, te, te baterie sobie naładować. No, i takim dokładnym celem bym powiedział tego, czy ostatecznym celem będzie to, że no myślę, że całe społeczeństwo się trochę zmienia. Jak 50 lat temu zostały wprowadzone soboty jako Dzień Wolny, no może teraz już jesteśmy na początku do tego, żeby wprowadzić też piątki Jest wolne nie? I, i tak zbudować sobie, zorganizować naszą produktywność, żeby mimo tych czterech dni nadal produkować tyle samo, albo może nawet więcej w powiedzmy, lepszy, mądrzejszy sposób. I też myśleć o sobie. i Bo ja bardzo w to wierzę, że jeżeli jest się zgodnym ze sobą, z tym, co się robi, to to, to jak gdyby też sposób bycia y, i efekty, jakie się daje, no będą trochę inne. Może one nie będą mocno lepsze, ale będą trochę lepsze, a w, na, w skali to bardzo dużą y, różnicę. Pierdałeś dwie bardzo ważne rzeczy, y, co podbijamy, że co mówiłeś na początku, nie? że ta praca głęboka to nie jest po to, żeby mieć więcej pracy głębokiej, tylko ona jest w kontekście tego większego celu, o którym mówisz. Czyli tak naprawdę sprawdzanie, czy pięciotygodniowy, pięciodniowy tydzień pracy naprawdę jest y, tym, co, co jest obowiązkowe, czy możemy to zmieniać. Nie? Czyli i, i jak odzyskiwać ten czas też na inne, inne rzeczy. Natomiast. Y, co mnie, co mnie też ciekawi w kontekście też całej tej inicjatywy i tak trochę podsumując rozmowę, bo mówimy z kontekstu Rosza, mówimy o trudnościach, wyzwaniach, mówimy o tym, co zadziałało, co to jest kontekst jakiejś większej całości. To co mnie interesuje, Darku, co ty dla siebie wyciągnąłeś? Ja pracujemy na tym od czerwca. Co od czerwca zmieniłeś ty w swojej, w swojej pracy w kontekście takiej codzienności poprzez tę naszą inicjatywę mhm. pracy głębokiej. Okej, okay. okay. znaczy, powiem szczerze, że dla mnie też, bo. Ja gdzieś wokół Deep worka już chodziłem sobie przez jakiś powiedzmy czas. Może nie do końca znałem to pod hasłem Deep Work, no. natomiast różnego rodzaju elementy próbowałem sobie implementować z różnymi skutkami. Czasami pozytywnymi, czasami mniej pozytywnymi. Mam takie, znaczy dla mnie też takim właśnie trochę elementem jest to, że mam takie doświadczenie, które zdobyłem chyba z jakichś 5 lat temu. Dzięki remontowi, który odbywał się niedaleko mojego domu, przez to musiałem jeździć do pracy wcześniej. Okay. I dojeżdżałem do pracy powiedzmy o siódmej i wtedy zaczynałem, robiłem sobie medytację, włączałem sobie muzykę, miałem taki swój rytuał, kawka i to, 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 co dla mnie było takim odkryciem, że o 9 mógłbym zamknąć tak de facto laptopa. I już dzisiaj zrobiłem tyle, co w porównaniu z innymi dniami to jest w ogóle przepaść. Więc ja gdzieś takie to, to, to doświadczenie miałem. Natomiast w momencie, kiedy mi się urodziły dzieciaki, nie jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby zacząć pracę o 6.30 czy tam o 6.00. Muszę zacząć później, więc jestem zmuszony tak poniekąd lepiej zarządzać tym swoim czasem. Czyli tak faktycznie wyznaczyć sobie ten czas na pracę w skupieniu i ja sobie wyznaczyłem dziesiąta na to, żeby, żeby, żeby mieć ten czas i dodałem sobie pod koniec dnia planowanie dnia następnego mhm. i taką codzienną refleksję na, na, na temat tego, co, co, co zrobiłem. No i też taką refleksję na, na temat tego, dlaczego na przykład następnego dnia, mimo że mam zaplanowany ten Deep work, tego nie robię. I, i e, ciekawe rzeczy sobie e, znalazłem. I na przykład jedną, z których mogę się tu podzielić, jest to, że e, moje postrzeganie pracy głębokiej było takim trochę dodatkiem. Mhm. I że tak naprawdę, moją prawdziwą pracą, to jest to, żeby być w środku akcji. Że przychodzi ta dziewiąta, zaczynam się kole, zaczynam się. Te dużo się dzieje, jestem w środku akcji. E, więc. Nie mogę jak gdyby za bardzo sobie siedzieć w tym deep worku, bo, ja, bo to nie jest moja prawdziwa praca. I wtedy jak sobie to uświadomiłem i zacząłem sobie myśleć, okej, okay, ale co jest tak naprawdę ważniejsze? Czy ważniejsze jest to, żebym ja był w tym chaosie, czy żebym był w, w poukładanym, poukładanym środowisku, w którym mam wyznaczone tak naprawdę wcześniej, co jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Jak sobie to uświadomiłem, to kompletnie to zmieniło moje podejście właśnie do pracy w skupieniu. I... I już nie robię czegoś takiego, że no czekam, po aż mi się ten blok skończy, i wtedy w końcu będę mógł tak naprawdę zacząć pracować. Jest, ja, więc to jest taki, taki mój osobista, osobista zmiana. I myślę właśnie, że to jest też takie fajne w urku, że można faktycznie schodzić na te m, poziomy przekonań i, i nie tylko skupiać się na narzędziach, ale też to właśnie coraz głębiej mm. pracować nad, nad sobą. Jasne. Dzięki za tę odpowiedź. Tak naprawdę też mówisz o tym, że praca głęboka i te wszystkie koncepty wokół pracy głębokiej to były dla Ciebie narzędzia, żeby wybrać, co dla Ciebie jest najważniejsze w kontekście pracy. i Przedefiniować, czym ta praca jest. Nie? My czasami my mówimy o tym, że to, co sprawia, że jesteśmy zajęci i łatwiej mm. odhaczyć jako zrobione, to jest ta praca. Tak naprawdę, jak zobaczymy sobie długoterminowo, to zwykle większy efekt ma coś innego niż te szybkie akcje, które. One czasami są potrzebne, oczywiście, mhm. ale długoterminowo większy wpływ ma, 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 coś, ma coś innego, więc jako narzędzie pozwala się na tym skupić. Tak trochę podsumowując, kończąc tę rozmowę, dla mnie ty i twój zespół, z którym pracujecie nad pracą, jest przykładem, że można nazywa się challenge, nie? ale tak naprawdę można kwestionować takie status quo i zastanawiać, okej, okay, czy my możemy inaczej popatrzeć na naszą pracę. Mamy jakieś zastane sposoby działania, jest jakiś rytm organizacyjny, a wy wchodzicie, OK, sprawdźmy, zróbmy, mając jasny cel: kwestionowanie, czy potrzebujemy pracować pięć dni w tygodniu, jak wykorzystywać czas. I, i, i za to chciałam podziękować, że, że się na to zdecydowaliście i że do tego mnie zaprosiliście, bo ja dzięki temu widzę. Tak, to ma sens też z mojej strony. Nie? Moja praca głęboka to jest teraz, jak przygotować tego typu inicjatywy, żeby pomagać organizacjom rzeczywiście zmieniać, zmieniać ten, ten rytm codzienny. Więc za to bardzo dziękuję. Podsumowując tę rozmowę, ja zwykle na koniec moich gości pytam o dwie rzeczy. Więc Ciebie też zapytam. Po pierwsze, gdyby ktoś chciał jeszcze więcej się o tym dowiedzieć o Tobie, albo o tej inicjatywie, albo o Twojej pracy, to gdzie Cię może znaleźć? I drugie pytanie. Jakbyś miał polecić jakąś jedną książkę z dowolnego obszaru. Nie musi być kontekst zawodowy, nie musi być o pracy głębokiej. Do przeczytania innym osobom to, co byś polecił. I na tym będziemy kończyć naszą rozmowę. Mm -hmm. No dobra. No mnie można znaleźć na LinkedInie. Darek Izidor. Można też to ze mną się kontaktować. Dariusz. czy gmail.com albo roż.com. Mm -hmm. Natomiast książkę, którą bym polecił. Okładki przebiegają, tak, tak, okładki przebiegają przed oczami, które, by, które jak gdyby wprowadziły zmiany. Znaczy, pierwsza, co mi taka przychodzi na myśl, no to jest atomik habits. Mm -hmm. e e e tak, i to jest. E znaczy, bo ja też bardzo mocno wierzę w to, że e e nawyki są taką trochę drogą na skróty. I mamy bardzo dużo pozytywnych, bardzo dużo negatywnych. Jest to ciężka praca, którą wielokrotnie mi się nie udawało, i w której po prostu próbowałem jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I chyba ta książka, jak pierwsza taka książka faktycznie opisuje ten proces, bo wcześniej też czytałem książkę Siła nawyków, która też była... Trasa do Higa chyba? Tak, tak. Która jak gdyby trochę mi Pierwsza, jakby tak otworzyła oczy, że I to jest coś, co, nad czym można mieć kontrolę. Natomiast atomy habit tak naprawdę rozkładają to po prostu na czynniki pierwsze. Myślę, że, żeby faktycznie zbudować sobie serię nawyków, no to, to jest, wymaga dość dużego wysiłku, ale to się po prostu opłaca. Mhm. W dłuższej perspektywie to się naprawdę opłaca. Wszystkie linki i do ciebie do twego Lindina i do książki, będą w notatkach do odcinka. Dzięki za tę rozmowę i. Ja trzymam kciuki dalej za naszą inicjatywę. Ja również czy, czy mam i wielkie dzięki Dominik za to, że nam, nas tutaj też wspierasz jest i nam, nam pomagasz. Tak jak powiedziałem, dla mnie to jest też ogromna wartość dla mnie samego. Widzieć się nie tylko, że ktoś zaciekawił się tym konceptem, ale w praktyce go wprowadza. To jest ogromnie, ogromna wartość, także dzięki. Tyle, do usłyszenia. Dobra, dzięki. Mam nadzieję, że podobała się wam rozmowa z, z Darkiem. I przede wszystkim, że macie pomysły, co z tego można wyciągnąć dla swojej organizacji. Po pierwsze, w kontekście wprowadzenia nowych inicjatyw, takich oddolnych, a po drugie, może we wprowadzaniu konceptu pracy głębokiej, deep work, do waszej organizacji. I w jednym i drugim temacie można się tutaj mocno zainspirować od Darka i tego, co robi on z zespołem w ramach firmy Roche. Z mojej strony, jak zwykle, bardzo dziękuję za wysłuchanie tej, tego odcinka. Zapraszam do rozmowy, czy to pod odcinkiem podcastu pod adresem npp.run, ukośnik 225, 225 odcinek, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek macie na to przestrzeń. Dziękuję, że jesteście, że wracacie. Tego podcastu bez was by nie było. Jestem za, bardzo wdzięczny za to, że jest. Dzięki wam. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć.